Stylistka paznokci versus paznokciowe TikToki. Zaczynamy. Co to na tym paznokciu jest? Jakieś takie skrzydło motyla? Co to tam? Przyklejone. Aha, przyklejone rzeczy. Oje... Co to jest? To nie wiem. Tu widzę, że to pistolet. Ale ktoś to tak... Chyba taka... To była taka... Jej, jak to się nazywa? Parodia. Końcówka mnie rozwaliła, nie? Zaraz wam pokażę, co to znaczy być stylistką paznokci. Pokoż. Chciałbym mieć alergię na palcach prawej ręki? Nie! Co ty gadasz w ogóle? Alergia bierze się z tego, że no po prostu to ma kontakt ze skórą, a nie powinno mieć. To w sensie produkty do stylizacji paznokci. Czy te utwardzone, czy te nieutwardzone, w sensie utwardzone, no. No nieutwardzone. Więc tu jest ewidentnie brak rękawiczek. Nigdy jeszcze nie widziałam, żeby którakolwiek stylistka coś takiego miała. No te, co nie pracują w rękawiczkach, no to możliwe, że tak. Ktoś lubi bardzo piłować, bo buduje po prostu takie ogromne paznokcie, żeby to potem wszystko piłować, nie? No, efekt ładny. Ale po co tego tak dużo? Obserwujący namalowali... Aha, zrobili taki projekt, który ona musi odtworzyć na paznokciach. To nie będzie ładne, ale no dobra, zobaczmy. Co? Dobrze, że to na sztucznym palcu, bo ja w czymś takim nie chodziła. Spoko to zrobiła, ładnie, fajne. No i po płytce paznokciowej i onycholiza, i macierz uszkodzona, i rozwarstwienie się płytki paznokciowej, mechaniczne od łożyska. To też trzeba mieć coś nie tak z głową. Ja nie jestem zszokowana, bo jak to się... Przypuszczam, że jak to się tylko pojawiło na TikToku, to ja dostałam dziesiątki, jak nie setki wiadomości z tym. I po prostu, co na to patrzę, to to tak samo boli. No dobra, to jest na jakiejś peel-off chyba bazie. A nie, to jest naturalna płytka i lakier na jakiejś takiej bazie, co tak można ją właśnie... odkleić. Takie coś robi też i lubi to robić Christina z... Jak się ten kanał nazywa? Simply Nailogical. See how it performs an entire day later. And yep, that's looking pretty good to me. Yeah, this is the best glue-based peel-off base coat that I've experienced thus far. I know this because I've also used it many times before. It definitely peels off better than any other glue-based base. Uwielbiam ją, uwielbiam ją. Nie mam czasu tak oglądać za bardzo ogólnie YouTube'a, więc i jej. Ale oglądałam kiedyś dość intensywnie, uwielbiam ją. Czy to jest normalne, czy tak się dzieje na przykład przez długie trzymanie w wodzie? Nie, nie, to są takie specjalne bazy pod lakiery tradycyjne, które po prostu z tym lakierem tak ładnie się odwarstwiają z płytki, bo taki tradycyjny lakier raczej w całości tak nie zejdzie, chyba że z tą bazą razem. Jak rodem z horroru, nie? Gołymi palcami, akrylożel. No śmieszne to jest trochę, ale poważnie, no jak z horroru, to by, tak jak tutaj też napisała ta osoba, jakaś charakteryzacja, może to być, tak jak powiedziałam, to wygląda jak z horroru, albo do jakiegoś, nie wiem, mogą to być paznokcie do jakiegoś plakatu, żeby zrobić zdjęcie czy coś, no nie wiem. Nie wiem, czy ta dziewczyna chodziła w tym, tego nie wiemy, szczerze wątpię, ale nie wykluczam takiej ewentualności. Na French konstrukcyjny, tak nie wiem, czy do końca to jest dobrze zrobione i opiłowane jajeczko. Nie widzimy części dalszej. Już szablon jest pognieciony cały, więc nie wiem, czy szkielet wolnego brzegu będzie dobrze wyglądał, tego tak Frencha. I ja bym trochę inaczej zrobiła. Ja bym zrobiła najpierw szkielet, na tym szkielecie dopiero to jajeczko, dopiero sobie to opiłowała, bo tutaj ten szablon już tym piłowaniem jest taki zmasakrowany. Te krawędzie dolne, nie wiem, czy ona je wyprowadzi prawidłowo, no ale nie ma co się tam zastanawiać, jak nie widzimy drugiej części. A sobie może zobaczymy. Jak będzie trzeba długo czekać, to nie.
No, nie jest to poprawnie wykonane, ale nie jest jakieś takie mega tragiczne. Będzie rekonstrukcja, ale skórki piękne, ale bym to frezowała, kocham takie skórki frezować, Boże. No, wydaje mi się, że osoba, która robiła te rekonstrukcje, nie miała odpowiednich frezów do tego, żeby z tymi skórkami się uporać z nimi. Frez kamienny, no raczej długo by się zeszło. Musiałby być jakiś frez karbidowy tutaj, żeby to tak fajnie skosić, odsunąć. Na przykład właśnie, o, pytacie się do czego, jaki frez by był dobry właśnie do takich skórek. Drillo, o Boże, ale by pięknie to kosił, pięknie by to kosił. I naprawdę poradziłby sobie z tak grubą skórą przy takiej rekonstrukcji, bo tu były skórki cudowne wręcz. Nie we wszystkich paznokciach, nie we wszystkich, ale niektóre, o, ten ma takie grube, ten ma grube. To naturalne? Chyba tak. Aha, i twardzony żelem i oliwka. Kremik. Czyli tak, mamy... No dobra, to będzie płytka naturalna. Skórki... O, widzicie, bo tu nawet widać... tu jest, że... Brat, tam jest ten znak play. To jest taki milimetrowy odrościk i dopiero żel. Gdzie więc tutaj sobie ktoś po prostu... robi takie dobudowanie tego, co odrosło. Takie odświeżenie, może uzupełnienie troszkę. No budowa jest taka sobie, bo szłoby tutaj nawet się te paznokcie proszą o to, żeby je troszkę podpiłować, albo inaczej zbudować, popracować trochę inaczej żelem, żeby już nie musieć tego piłowania robić. No ale ogólnie jest, powiedzmy, w miarę estetycznie. Sztuczny palec na szczęście. Ale to nie wygląda dobrze. No jasne, że za wielki. O, wszystkie najgorsze rzeczy, nie? Bardzo prześmiewczy filmik. Fuj! Kiedy malujesz czerwonym pod skórkami, a klientka kichnie. Ona drgnie, mrugnie. To jest to samo. Było miło, ale się skończyło. Jeśli jest ci smutno i chcesz dalej oglądać TikToki paznokciowe, wbijaj tutaj.